Spotkamy się dzisiaj na konferencji, której słowo przewodnim jest słowo talent. I powiedz mi, jak u Ciebie wyglądała droga do odkrycia Twojego talentu? No właśnie, ja w pewnym sensie jestem takim żywym dowodem na to, że kto odkrywa i próbuje, szczególnie w wieku takim dziecięcym, ten ma dużą szansę odnaleźć swój talent. Niektórzy mają predyspozycję do szybkiego liczenia, niektórzy do śpiewania, niektórzy do biegania. Ja za młodu zgarnąłem się bardzo do sportu. Moi rodzice, nauczyciele, dziadkowie też to zauważyli. I kiedy tylko była okazja, to nawet pamiętam, rodzice mnie pytali, a może byś spróbował gimnastyki artystycznej, a może tenisa. W pewnym momencie pojawiło się żeglarstwo. I to właśnie, mówię, kto próbuje, ten zazwyczaj później wygrywa i ja wygrałem to, że mam na swoim koncie wspaniałą karierę żeglarską, sportową, mam sukcesy na swoim koncie. Wszystko myślę, że dlatego, że gdzieś tam miałem szansę odnaleźć ten swój talent. Ale były takie momenty, że miałeś tego żeglarstwa dość? No tak, oczywiście. No, ja wszedłem już w pewnym momencie na taki poziom i na taką intensywność tych treningów, wyjazdów, regat, startów, że my około, no nie skłamię, 290 dni w roku spędzaliśmy na żeglarstwie, czy to na wodzie, czy na siłowni, czy przy prasie, przy sprzęcie, więc to już w pewnym momencie no, jest za dużo tego, ale wszystko oczywiście było tak rozłożone w czasie, żeby później chwilę odpocząć i być w pełni gotowym do najważniejszych startów. Natomiast nigdy się nie zniechęciłem i nie zraziłem do sportu. Też muszę przywołać jeden bardzo ciekawy przykład. On jest z jednej strony przykry, a z drugiej strony bardzo wartościowy i pozytywny, bo nie wiem, czy pamiętacie, Justyna Kowalczyk, nasza wspaniała Justyna Kowalczyk, przyznała się parę lat temu, że tak dużo już tego wszystkiego ma i tak ciężko, że wręcz sprowadziło ją to do depresji. Okazało się, że ponad 18% sportowców wyczynowych cierpi na depresję. Właśnie z tego powodu, że my cały czas zasuwamy. Cały czas jest ten, można by powiedzieć, dzień świstaka. I to ma swoje pozytywy, bo są sukcesy, są wspaniałe podróże i tak dalej, ale jest też się ciężko momentami. Więc mam prośbę do wszystkich, pamiętajcie o nas, trzymajcie kciuki, że nawet w tych czasach trudnych, kiedy nie wychodzi, potrzebujemy wsparcia i otuchy. Ale ty też miałeś takie momenty depresji? Nie. Ja może dlatego, że cały czas na świeżym powietrzu, na tej wodzie, prawda, no nie zawsze świeci słońce, ale to słońce zawsze daje dużo witaminy B i pozytywnej energii, to ja się nigdy na to nie, no nigdy mnie to nie złapało. Natomiast no myślę, że jest coś takiego u wielu sportowców, że tak mam.